W ubiegłą sobotę w legionowskich lasach odbyła się 27. edycja biegów przełajowych o Puchar Prezydenta Miasta Legionowo. Impreza składała się z dwóch części. Rano około 200 młodych mieszkańców Legionowa i okolic w przedziale wiekowym 7-19 lat zameldowało się na starcie. Z kolei w samo południe dorośli uczestnicy wystartowali w biegu głównym na dystansie 10 km. Organizator zawodów, Michał Kobrzyński z Areny Legionowo, był zadowolony z przebiegu imprezy. Myślę, że tutaj już biegi przełajowe to nie ma co mówić inaczej jak pod kątem atrakcyjności i tego, że były udane. Tradycyjnie blisko 200 młodych uczestników, czyli dzieci z Legionowa w biegach młodzieżowych. W biegu głównym zapisało się na bieg ponad 160, na daną chwilę nie jestem w stanie powiedzieć, ale myślę, że około 150 osób mieliśmy dzisiaj na trasie. Pogoda dopisała, sam osobiście sprawdziłem trasę dzisiaj dwukrotnie, bo i tyczyłem i miałem przyjemność pobiec razem z uczestnikami, tak więc fajnie, przyjemnie, super sportowa atmosfera. Myślę, że o to właśnie chodzi w bieganiu. W kategorii Open mężczyzn w biegu głównym bezkonkurencyjny okazał się Andrzej Starzyński, reprezentujący barwy Chemika, Nox i Puławy. Na kolejnych miejscach podium uplasowali się kolejno Sergiej Rybak i Piotr Parafianowicz. Andrzej Starzyński przyznał, że potraktował legionowskie zawody treningowo. Potrzebno się szykować, bo tak się trenuje, no nie więc profesyjnie tam to potrzebne troszeczkę czasu, tam co najmniej raz dziennie, no nie musisz robić trening, to tak, ale tak treningowo właśnie było, no nie, to nie powiem, że tak bardzo ciężko czy coś i szczególnie, że lubię takie biegi, no nie, w lesie, tam gdzieś takie niestandardowe troszeczkę, no nie, gdzieś tam z podbiegami, tak jak piasek tutaj właśnie, to się fajnie biegało. Wśród kobiet na tym dystansie zdecydowanie najlepiej pobiegła Zuzanna Kubicka z Legionowa. Za jej plecami na kolejno drugim i trzecim miejscu znalazły się Kinga Reda z Wieliszewa i Joanna Skultecka. Zuzanna Kubicka to reprezentantka Polski w biegach przełajowych. Nic dziwnego, że w sobotnich zawodach jej rywalki zostały daleko w tyle. Tak, aczkolwiek spodziewałam się szybszych rywalek po zgłoszeniach, bo widziałam, tam były dziewczyny, które biegały na 10 km w biegu niepodległości po 36 minut, ale może pogoda je przestraszyła, nie wiem, bo miało padać, więc no, udało się wygrać. Ścigałam się z jakimiś tam panami, obierałam sobie jakiś tam cel, żeby dogonić tego pana i po kolei udawało mi się ich mijać. Tegorocznej edycji biegów przełajowych towarzyszyły zmiany zarówno pod względem organizacyjnym, jak i technologicznym. Podczas grudniowych biegów obiecaliśmy biegaczom, że tutaj no, musimy wychodzić naprzeciw oczekiwaniom, uatrakcyjniać te nasze biegi, tak więc dzisiaj po raz pierwszy zmiana trasy. Mamy jedną pętlę i dla kobiet, i dla mężczyzn 10-kilometrową. Sporo kobiet postanowiło sprostać wyzwaniu. Myślę, że ta trasa się przyjmie, bo jest naprawdę bardzo fajna, przyjemna, miejscami wymagająca, ale o to w bieganiu chyba chodzi. I elektroniczny pomiar czasu, myślę, że tutaj dla każdego biegacza to jest istotna sprawa, żeby od razu po przebiegnięciu mety znać swój wynik, swoje miejsce w klasyfikacji generalnej, dostać na SMS-a, dostać mailem wynik, klasyfikację, bo to biegaczom, dla biegaczy jest to ważna sprawa, tak więc myślę, że i standardem w Legionowie też to powinno już pozostać. W sobotnim biegu wzięło udział około 350 biegaczy.